Od II wojny światowej Europa chciała się zintegrować, by razem szybciej się rozwijać i móc walczyć z mocarstwami takimi jak Związek Radziecki. W 2004 roku środkowo-wschodnia Europa weszła do systemu zachodnioeuropejskiego i tym samym stała się częścią świata amerykańskiego, łącznie ze wszystkimi tego korzyściami. Rosja, bojąc się o zbytnie zbliżenie baz amerykańskich do swoich granic, skutecznie zniweczyła plany wejścia Gruzji czy Ukrainy do Unii i NATO w ciągu ostatnich 20 lat. Jednak obecny konflikt zmienia całkowicie nastroje i pozwala zmienić dotychczasowe strefy wpływów i kierunki polityczne państw. Ja jestem Michał. A ja jestem Daniela. Dzisiaj stać mi o tym, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Jeśli chcesz częściej otrzymywać takie odcinki, wspieraj Stać mnie na YouTubie lub na Patronite. Ukraina to drugie największe powierzchniowo państwo w Europie. Dla Polaków jest to kraj bardzo bliski z powodu powiązań historycznych. Takie miasta jak Lwów, Kamieniec Podolski czy Chocim wpisują się również w historię Polski. W 2020 roku PKB Ukrainy na głowę wynosiło 3880 dolarów, ponad czterokrotnie mniej niż w Polsce. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że PKB Ukrainy skurczy się o 10%, jeśli wojna zakończy się stosunkowo szybko. Natomiast, jeżeli konflikt będzie trwał dłużej, to straty w PKB mogą sięgnąć od 25-30%, a jak widzimy, nic nie zapowiada rychłego zakończenia wojny. Gospodarka Ukrainy opiera się na przemyśle, budownictwie, rolnictwie i transporcie towarowym. Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki Ukrainy oraz należy do nielicznych sektorów, które w ostatnich latach nieustannie się rozwijały. W 2021 roku kraj zanotował największe w swojej historii zbiory zbóż – 86 milionów ton. To dla porównania wynik blisko trzykrotnie wyższy niż w Polsce. Pod względem sprzedaży żywności Ukraina należy do ścisłej czołówki światowej. Odpowiada za około połowę eksportu oleju słonecznikowego, 16% kukurydzy, 10% pszenicy, a także znaczących ilości jęczmienia i rzepaku. Eksport sektora ma też kluczowe znaczenie dla gospodarki. W 2021 roku jego wartość wyniosła 27,7 miliarda dolarów. Ponadto na terenie Ukrainy występują w dużych ilościach złoża rud manganowych, żelaza, uranu, węgla, siarki, soli kamiennej i potasowej. Niestety Ukraina od lat utrzymuje silne, ujemne saldo handlowe, czyli kraj więcej kupuje z zagranicy niż sam sprzedaje. Wynika to ze struktury handlu. Ukraina eksportuje głównie żywność, rudy żelaza i żużel, drewno i wyroby drewniane oraz metale nieszlachetne i artykuły z nich. Importuje głównie maszyny i urządzenia elektryczne, części do pojazdów, samolotów, statków i innych środków transportu, produkty przemysłu chemicznego i kosmetyki oraz produkty mineralne. Zatem Ukraina oferuje produkty proste, nieprzetworzone oraz surowce. Są to szalenie ważne towary obecnie, zwłaszcza w obliczu kryzysu głodu oraz energetycznego. Niestety nie istnieje bogata i wysoce rozwinięta gospodarka, która opiera się na prostych produktach. Ten, kto ma innowacje, ten wygrywa. Oprócz tego Ukraina posiada ważne położenie geograficzne. Gigantyczny kraj skrywa 800 uniwersytetów, 18 portów morskich, 25 tysięcy sztucznych zbiorników wodnych, 12 lotnisk i aż 3 miasta o populacji powyżej miliona osób. A także posiada 16 reaktorów jądrowych, które generują 25% ich całej energii. Pamiętać należy, że rozwój równoważny jest ze wzrostem produkcji. Aby kupować więcej, warto mieć wielki rynek wewnętrzny. Wtedy mamy zawsze miejsce do sprzedawania swoich towarów. Stany Zjednoczone, mając najbogatszy rynek wewnętrzny, mogą żyć same z siebie. Robienie filmów, telefonów, samochodów czy samolotów tylko na rynek amerykański dałoby i tak wielki zarobek firmom. Takiego efektu nie mogły zrobić żadne europejskie państwa, przez to, że nikt nie posiada populacji przekraczającej 100 milionów. I w tym nam pomaga integracja. Wchłonięcie od 2004 roku 13 krajów zwiększyło populację Unii o 104 miliony osób. Obecnie rynek unijny to 447 milionów. Kraje kandydujące wabione są miliardami euro środków unijnych, które mogą pomóc odbudować kraj, tworzyć autostrady, szybką kolej, poprawić edukację, służbę zdrowia czy zmodernizować rolnictwo. Jednak od 2013 roku nie mieliśmy żadnego rozszerzenia Unii. Widoczne były ruchy proeuropejskie na Ukrainie czy w Gruzji, ale Rosja swoimi wojskami zawsze jasno mówi im stanowczo nie. Potencjalne dalsze rozszerzanie jest możliwe, zwłaszcza na wschodzie i Bałkanach. Mamy obecnie 7 oficjalnych kandydatów: Turcję, Albanię, Czarnogórę,
Górę, Macedonię Północną, Mołdawię, Serbię i Ukrainę. Jednak jest to status dla niektórych wieloletni, bo Turcja tkwi w nim od 1999. Wzrost PKB per capita o 85%, ponad czterokrotny wzrost eksportu, dostęp do europejskiego rynku dla polskich przedsiębiorstw, napływ prawie 190 miliardów euro do Polski, to tylko do września 2020, a wpłaty Polski do unijnego budżetu to prawie 61 miliardów. Nowe autostrady, lotniska, budynki użyteczności publicznej, możliwość pracy, edukacji, podróżowania bez kontroli. Spadek stopy bezrobocia z 20% do około 5% obecnie. Zatem ile Ukraina zyskałaby przystępując do Unii? Stosunki Ukrainy z Unią Europejską zostały nawiązane w 1994 roku, kiedy podpisano układ o partnerstwie i współpracy. Następnie realizowano je w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz partnerstwa wschodniego. W 2014 doszło do podpisania obu części umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią. To podstawowy akt zbliżający Ukrainę do Unii. Wszedł w życie 1 września 2017 roku. Ma on na celu głębsze więzi polityczne, ściślejsze relacje gospodarcze i poszanowanie wspólnych wartości. Gospodarczą częścią układu jest pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu. Ukraina przygotowywała się do formalnego ubiegania się o członkostwo w Unii w 2024 roku, z myślą o wejściu do Unii w latach 30. XXI wieku. Atak Rosji jednak przyspieszył bieg wydarzeń. 28 lutego 2022 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Natomiast 23 czerwca Rada Europejska przyznała Ukrainie status kandydata do członkostwa. Ukrainę czeka cały proces aneksji do Unii Europejskiej. Najpierw mamy status kraju kandydującego. Następnie musi przejść całe negocjacje akcesyjne, które polegają na prześledzeniu struktur działania prawodawstwa, administracji oraz wypracowanie planu, jak dostosować kraj do standardów unijnych, żeby dało się nowego członka zintegrować. Finałem negocjacji jest ustalenie warunków członkostwa, kwestia terminów, dat od kiedy co obowiązuje oraz kiedy można wynegocjować wyjątki, na przykład Dania, która nie musi przyjmować euro, bo nie ma tego obowiązku w traktacie akcesyjnym. Następnie po uzyskaniu wszelkich zgód od Parlamentu i Rady podpisywany jest traktat akcesyjny. Problem jest taki, że zgoda musi być jednomyślna, a więc trzeba będzie przekonać każdego jednego członka. W tym momencie negatywnie do Ukrainy nastawione są Dania oraz Holandia. Na końcu nowy członek Unii ratyfikuje poprzez referendum lub parlament przyłączenie do Unii i oficjalnie staje się członkiem. Mówi się, że najwcześniej negocjacje mogą wystartować w tym roku. W Polsce od stowarzyszenia do przystąpienia do Unii minęło 13 lat. Zatem Ukraina mogłaby mieć u siebie unijną flagę dopiero w 2036 roku. Zakładając jednak, że wojnę wygrywa Ukraina, rosyjskie wojska wylatują poza granicę z 1991 roku i Ukraińcy są członkami Unii Europejskiej, pomyślmy, co może się stać. Skutki dla Unii Europejskiej. Rośnie znaczenie gospodarcze i polityczne wspólnoty. Zazwyczaj nowo przyjęte kraje wykazują się wyższą dynamiką wzrostu PKB. Wzrost znaczenia geopolitycznego. Kraje zachodnie mogą swobodnie inwestować. Ponownie na przykładzie Polski. W 15 lat dostaliśmy na czysto ponad 140 miliardów euro dotacji. Podnieśliśmy przez to m.in. wydajność rolnictwa, wyremontowaliśmy drogi, szkoły, szpitale, urzędy, domy kultury i poprawiliśmy komunikację miejską. Dodatkowo kraje zachodnie zainwestowały w tym czasie w Polsce aż 180 miliardów dolarów. O tyle wzrosły bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Obecnie to 3% naszego PKB. Kolejna kwestia to wspieranie rynku pracy. Można zarówno stawiać fabrykę na Ukrainie, żeby tam taniej produkować, ale jednocześnie można też ściągać Ukraińców do nas, by pracowali na nasze emerytury. A teraz skutki dla Ukrainy. Dogłębne reformy systemu politycznego, gospodarczego i społecznego. Dzięki akcesji Ukraina mogłaby rozwijać się szybciej. Dostałaby unijne fundusze. Jest krajem słabiej rozwiniętym niż pozostałe gospodarki Unii. Brak granic. Otworzenie się europejskiego rynku pracy dla Ukraińców. A to pozwala wyjechać za pracą i dostać za nią godziwe pieniądze. A potem wrócić i zbudować dom czy założyć firmę. To też przyspiesza rozwój. Wspólna polityka handlowa. Zatem wszystko, co zrobią ukraińskie firmy, można swobodnie sprzedać w Unii. Jednolity rynek europejski. Perspektywa Unii gospodarczej i walutowej. A to zwłaszcza przy szalejącym kursie hrywny byłoby motywatorem do ustabilizowania finansów państwa. Obecność w Unii zapewniłaby stabilność systemu demokratycznego, a przede wszystkim ostateczne uwolnienie się od Rosji. Ukraina chce szybkiej ścieżki do Unii Europejskiej. Jednak unijne traktaty takiej nie przewidują. Proces przyjmowania nowych państw do wspólnoty jest długotrwały i skomplikowany.
skomplikowany. Nie ma żadnej szybkiej, uproszczonej procedury. W krótkim czasie można zaakceptować Ukrainę jako kandydata, ale to nie jest żadne zobowiązanie do przyjęcia państwa do grona członków. Następnie musi być określone, w jaki sposób kandydat ma spełnić warunki akcesji. I dopiero na tej podstawie rozpoczęłyby się negocjacje akcesyjne, które i tak będą trwać kilka lat w zależności od tempa reform Ukrainy. Aby Ukraina znalazła się w Unii, musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi to być państwo europejskie, ale po drugie, musi spełniać wymogi artykułu 2 Traktatu Unii Europejskiej, który mówi o praworządności, demokracji, poszanowaniu praw mniejszości. A Komisja Europejska musi przygotować raport wykazujący, że państwo chcące być kandydatem te wszystkie warunki spełnia. Tego nie da się zrobić w krótkim czasie. Polsce potrzebne było 10 lat od złożenia wniosku, a Turcja uzyskała status kandydata w 1999 roku i nadal nie jest członkiem. Co uważacie o wizji przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej? Dajcie znać w komentarzach.